W kolejnej naszej rozmowie naszym gościem jest profesor Jerzy Robert Nowak. Panie profesorze, rozmawiamy o zbliżających się eurowyborach. Pan profesor poparł ewidentnie Konfederację, krytyczny jest wobec PiS-u. Nie wiąże, no i oczywiście Platformy. Nie wiąże większych nadziei z prawdziwą Europą. Natomiast pojawia się także, jest też Kukiz, Paweł Kukiz. I coś, co ja nazywam kopią Kukiza, Kukiz 2.0, czyli fair play Gwiazdowskiego, wsparty przez bezpartyjnych samorządowców. Jak pan ocenia właśnie Kukiza i fair play? Kukiz jest trochę nieobliczalny od ściany do ściany. Dobrze, że wszedł i odgrywał rolę w Sejmie, ale ma... Jest nierówny, natomiast ostatnio czytałem wywiad z nim w sieci czy do rzeczy, bardzo interesujący. Między innymi on też w sprawach żydowskich jednoznacznie jest za bronieniem polskiej godności, a to jest dla mnie ważne. I zobaczymy więc, w każdym razie lepiej Kukiz niż cały szereg innych środowisk. Jest twardy i zdecydowany. Natomiast najlepiej byłoby, żeby było zbliżenie jednak zarówno między Koalicją Narodową, później w Sejmie, jak i Kukizowcami, gdy wejdą, i także prawdziwą, jak się nazywają? Prawdziwa Europa. Prawdziwa Europa. Tak. A ci, ta polska fair play Gwiazdowskiego i bezpartyjna? Nie, to raczej jest moim zdaniem zbyt wolnorynkowe towarzystwo i to Gwiazdowski nigdy nie był politykiem. Raczej go zamieszanie zrobi w tej sytuacji. Przy okazji także zapytam się, pojawiły się na scenie dwie nowe, jedna już działająca partia Razem, bardzo ekstremistycznie lewicowa, i druga partia Wiosna Biedronia. Jak pan te dwie lewicowe siły ocenia? No nie, tylko jak najgorzej. Wiosna Biedronia to w ogóle są natchnieni głupcy, pedalscy i lesbijscy, i to jest dla mnie ogromny nonsens, te ich niektóre wypowiedzi. Biedronie, życzę im złamania karku jak najszybciej w wyborach, podobnie zresztą jak i Razem, lewicowej Razem, chociaż ci przynajmniej mają czasem niektóre słuszne uwagi gospodarczo-społeczne, ale... Można powiedzieć, że partia Razem po prostu na poważnie bierze się za politykę, natomiast no nie, tam Wiosna to jest chucpiarstwo i nepotyzm. No właśnie, to też dodatkowo. Bo wsadzanie na listę własnego partnera seksualnego, na jedynkę, no to niesmaczne. Tak? Natomiast jest wiele rzeczy, które mogą zamieszać w najbliższych czasach. Ja przede wszystkim życzę wszystkiego dobrego, nie tylko Orbanowi, memu ulubionemu politykowi, ale Salviniemu, który coraz bardziej zdecydowanie występuje na rzecz łączenia tych wszystkich partii antyunijnych. Tak samo we Francji Le Pen i innym, i w różnych zresztą krajach wzrasta siła antyimigracyjna. Dodajmy, że zmieniają się też inne rzeczy wokół nas. No zobaczmy na przykład, jak się teraz nasze władze do końca skompromitują po ich poparciu dla Ukrainy. Ukraina jest teraz, według wyborczej sprzed tygodnia, najuboższym krajem Europy. Chociaż ma wielkie zasoby surowcowe, o wiele większe niż Białoruś i inne, a tak ją wycyckali, tak ją oszukali, wyeksploatowali. Są głównie Żydzi, oligarchowie typu Igora Gomońskiego. I na dodatek będą mieli jeszcze prezydenta błazna, bo wszystko wskazuje na to, że ten właśnie komik zostanie prezydentem Ukrainy. W sam raz. Najuboższy kraj z błaznem prezydentem, a od nas dano dzięki Dudzie 4 miliardy złotych pomocy dla Ukrainy, pożyczki, której nigdy nie zobaczymy. Także to będzie też, to co się dzieje na Ukrainie, to jest kompromitacją, jedną z wielu kompromitacji polskiej polityki zagranicznej, która jest na samym dnie w tej chwili. Bardzo dziękuję.